Cześć. Dzisiaj jest sobota, chyba 16 listopada. Tak, 16. Wezmę wagę i zważymy ten nowy akumulator, co przyszedł. To wczoraj go przywieźli. Zobaczymy, jak on się tutaj ma. Zmierzę mu napięcie. Tylko że tak patrzę, a nie mam klucza, dobra. Tutaj trochę bym ją musiał bardziej do poziomu tutaj dostać. Jak to ma być wiarygodne to ważenie. O, a jeszcze się coś tutaj buja. Dobra. Wagę włączymy i teraz tak, akumulator mamy 12V, oczywiście 125 Ah, 950 A prąd rozruchu. Nawet nie patrzyłem, gdzie kamerę trochę niżej wezmę, co to wczoraj tutaj po kolei. Tu mam jakieś kwity przewozowe pewnie. Potwierdzenie odbioru. Tak, to są. Czemu aż 3 mi zostawili, to nie wiem. Co tu? Dobra. Karta gwarancyjna. Numer karty, numer identyfikacyjny. To się zgadza. 9 to będzie pewnie 2019 i 31 tydzień. To gdzieś wrzesień czy koniec sierpnia. A nie wiem czemu nie zabrali naklejki na zwrotkę na tą skrzynkę. Nie wiem, zostawili, no to zostawili, dobra. Sam akumulator, o kurczę, nie mogę ściągnąć. Aż jestem ciekawy, jakie ma napięcie i sprawność jaka, ale biorąc pod uwagę jakieś tam błędy miernika i to myślę, że tam z 95% ta sprawność powinna być. Volta mamy napięcie i zaraz zobaczymy sobie norma EN 950, no 950, dobra. No, sprawność mamy 94%, poziom naładowania 98%, ale 950 amper wykrzesał i 12,62 V naładowany. I tu najlepsze jest to, co na dole pisze. Dobry baterii, czyli nie jest zastąp, tak jak u mnie przy tych wszystkich, tylko, no dobra, na wagę go wstawię. Waga jest wyzerowana. Na tym liście przewozowym 21 kg pisze, że to tak jakoś mało. O, 25,8 kg mamy. 25,8. A zobaczymy tego starego, bo nie pamiętam ile on miał autoparta.
26,05. Czyli dużej różnicy nie ma. Ten jest, patrzę, ja nie wiem, który to, kurczę, gdzie tutaj już rok. Ale dobra, jest nowy. To mówię, on pójdzie do agregatu tego, co tam stoi w kotłowni. Ten z agregatu wstawię do Iveco. Dokumenty to sobie do domu później wezmę. Jeszcze muszę patrzeć. No, tu jest waga 21 kg na tym, że nawet z tą przesyłką to stówę z haczykiem, kurczę, co tu trytytki jakieś oni dali do tego, pewnie żeby skrzynkę zamknąć, bo skrzynka taka plastikową mieli z deklem, stary akumulator zabrali, ale to mówię, ponad stówę zaoszczędziłem. A tamte, co tam stoją wszystkie, to zobaczę, chyba faktycznie gdzieś na jakiś złom sprzedam, to parę złotych będzie. Liczyć 25 kilo, taki to mamy 50, tamten chyba 30 coś, 80, 100, ze 120-130 kilo powinno być. Aha, i tu mam jeszcze jeden, też taki z pastucha stary, ze 150 kilo może nazbieram. Dobra. Aha, to wagę wezmę, odniosę. To wszystko. Cześć, na razie.